ty? To już mówiliśmy, jedno samo, Jura był wyzwanie! Hej, hej! Bliżej, bliżej! Ania, pomóż mu, ej! Kuba, mu pomóż! Brawo, Kuba! Mati, wróć! Maniek, środek! Na gorąco jesteśmy po pierwszej połowie meczu Iskra Dashboard Szczecinek. Niezwykle ważny mecz, bo o utrzymanie. Gdyby nie to, co stało się w doliczonym w zasadzie czasie gry, tam taka jedna minuta była doliczona, bardzo szczęśliwa, to można by sobie pluć w brodę, że chłopcy seryjnie marnowali doskonałe sytuacje. No myślę, że szczęście nam w pierwszej połowie dopisało, ale ta bramka, jak się w 46 minucie Łukasza Rzemskiego po pięknym dośrodkowaniu Michała Wysockiego, bardzo mocno Michał dośrodkował w pole karne, Łukasz fajnie uderzył głową, ale myślę, że ta bramka z przebiegu pierwszej połowy jak najbardziej nam się należała, bo stworzyliśmy, tak liczyłem, 5 sytuacji klarownych, a Dashboard praktycznie żadnej, także myślę, że zasłużona bramka. Słyszałem, że Czaplinek prawdopodobnie remisuje do przerwy 1-1 z Kamieniem Pomorskim, ale nie patrzymy teraz, co robią nasi rywale, tylko skupiamy się na naszym meczu. Chcemy ten mecz wygrać, widzę, że chłopaki wyszli skoncentrowani, bardzo fajnie to wygląda. I myślę, że wygramy w dzisiejszym spotkaniu, że dowieziemy to zwycięstwo do końca. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu, jak było widać, była dobra. Byliśmy optycznie, przewagę mamy i mieliśmy 3-4 klarowne sytuacje do strzelenia bramki. Dashboard to wiadomo, trudny przeciwnik i będzie ciężko ten wynik, znaczy utrzymać. Trzeba włożyć maksimum wysiłku i zaangażowania w ten mecz i oby tak dalej. Ja osobiście bardzo wierzę w to, że chłopacy wygrają ten mecz i utrzymamy tą czwartą ligę dla Białogard. Pomóż!
opóźniaj! Od bramki macie, opóźniaj! Wróćcie! Brawo! Cieszymy się na pewno z tego, co pokazaliśmy w tym meczu. Zagraliśmy bardzo dobry mecz, kolejny nasz taki konsekwentny mecz w obronie, gdzie nie popełniamy żadnych błędów, gramy z fajną asekuracją i myślę, że tak cały czas panowaliśmy nad tym meczem i zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Stworzyliśmy jeszcze kilka dogodnych sytuacji, w których troszeczkę zabrakło skuteczności, ale ten wynik 2-0 jest też bardzo dobrym wynikiem. Czekamy dalej, nie wiadomo tak do końca, co będzie, bo niestety te drużyny, które musiały przegrać, dzisiaj wygrały i niestety musimy jeszcze poczekać, ale myślę, że się utrzymamy. Jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy źle życzyć takiemu zasłużonemu polskiemu klubowi jak Widzew Łódź, no ale prawda jest taka, że jeżeli Widzew nie otrzyma licencji na grę w lidze, to nam da szansę na grę w czwartej lidze w przyszłym sezonie. Mamy na pewno bardzo dobrych zawodników, mają wysokie indywidualne umiejętności, ale brakowało nam cierpliwości, brakowało nam skuteczności, ale widać było, że z każdym kolejnym meczem jest lepiej. No a w końcówce już naprawdę bardzo dobrze wyglądaliśmy i jestem pewien, że ten zespół będzie cały czas dorastał i będzie grał coraz lepiej. Mam nadzieję, że to będzie, że będziemy mogli występować cały czas w czwartej lidze, bo w czwartej lidze ci młodzi zawodnicy będą się cały czas uczyli gry. To, co się działo przez cały sezon z drużyną Iskry, to jednoznacznie pokazuje na to, że te umiejętności, suma umiejętności poszła wysoko w górę i aż dziw bierze, bo to często podkreślali trenerzy zespołów przeciwnych, że no moglibyśmy spaść. Będzie żal, jeżeli tak się stanie. No, byłby duży żal. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. I no, były te mecze takie, których najbardziej szkoda u siebie z Osadnikiem Myślibórz, gdzie tracimy bramkę w 88 minucie na 1-1. Osadnik grał wówczas w 10. Duży pech, brak szczęścia, brak jakiejś koncentracji. Również z Kutnikiem Szczecin mieliśmy wygrane spotkanie. 2-1 prowadziliśmy w 85 minucie. Mecz skończył się wynikiem 3-2. Najsłabszy mecz, to tak dokładnie nie wiem, co to się wydarzyło. Na pewno wpływ miała też godzina, bo graliśmy o godzinie 11 rano w Stargardzie i praktycznie w tym meczu nie wysiedliśmy, tak mówiąc po piłkarsku, z autobusu, bo przegraliśmy ten mecz 6-1. Nic nam wtedy nie wychodziło tego dnia, ale to było jedno takie spotkanie. Tak, to w każdym meczu nie odstawaliśmy od przeciwnika, a w wielu meczach byliśmy w grze górą. Także ogólnie to chłopcy się super zaprezentowali. Ci młodzi zawodnicy w pierwszym swoim sezonie, ten sezon był dużo trudniejszy, bo spada w tym sezonie aż 6 drużyn, gdzie normalnie spadają 2, więc tutaj taka trudna przeszkoda się w tym sezonie pojawiła przed nami. Te 3 ostatnie spotkania zakończone zwycięstwami były bardzo dobre. Ciężko mi wybrać któryś najlepszy. Te trzy nasze ostatnie spotkania były bardzo dobre, zarówno w obronie, jak i w ataku. Nie pozwoliliśmy przeciwnikowi na stworzenie wielu sytuacji bramkowych, a my z kolei stworzyliśmy ich wiele. I gdyby jeszcze wyższa skuteczność, to te mecze by się skończyły jeszcze bardziej przekonującymi zwycięstwami. Musimy po prostu grać w tej czwartej lidze. Mam taką nadzieję, że ci zawodnicy na to zasługują i nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie zostali w niej. Jeszcze korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim naszym zawodnikom za trud włożony w ten sezon. Tak jak powiedziałem, no, spotkaliśmy się z trudnym zadaniem, aż 6 drużyn spadało z tej ligi jako beniaminek. Są w dalszym ciągu bardzo młodzi i jestem pewien, że będą grali coraz lepiej. Chciałem podziękować również miastu Białogard, naszemu głównemu sponsorowi. Chciałem podziękować całemu zarządowi Iskry Białogard za pracę, za zaangażowanie. W klubie jest coraz lepiej, są stwarzane coraz to lepsze warunki do uprawiania naszej pasji. Myślę, że to zaprocentuje. Chciałem podziękować również klubowi Unia Białogard, bo dzięki Unii Białogard co roku dostajemy bardzo fajnie wyszkolonych zawodników. Chciałem również podziękować kibicom za wsparcie.